Sponsorem relacji z forum Wizja Rozwoju w Gdyni był Bank Gospodarstwa Krajowego. Witamy Państwa bardzo serdecznie w mobilnym studiu Biznes 24 na forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Naszym znakomitym gościem jest teraz pan Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Witam serdecznie. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Zaczynam te nasze rozmowy tutaj od pytania o wizję rozwoju. Pierwsze największe ryzyko i pierwsza największa szansa, jeśli chodzi o wizję rozwoju, taką jak pan ją widzi dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa. Ja rozumiem i największą szansę, przed którą stoimy, ale jednocześnie największe zagrożenie w tym, czy będziemy umieli i czy będziemy chcieli znaleźć się w tym wielkim projekcie, jakim jest koncepcja neutralności klimatycznej Europy w 2050 roku, to zmienia i to zmieni wszystko, co dzisiaj robimy, wszystko, co dzisiaj rozumiemy, od przemysłu po usługi, sposób naszego funkcjonowania, podróży, diety i wszystkiego innego i przemysłu. I to buduje nowe wartości czy nowe sposoby na konkurowanie pomiędzy przedsiębiorstwami, ale i krajami. Musimy mieć na pewno zeroemisyjną energetykę już zaraz, bo ślad węglowy naszych produktów będzie jednym z elementów naszej konkurencyjności w stosunku do naszych partnerów i sąsiadów, Czechów, Słowaków, Niemców, Rumunów i tak dalej. Ale musimy też budować nowe zasoby, nowe usługi, nowe produkty, które będą umiały konkurować i będą konkurencyjne w tej nowej rzeczywistości. Powiedział pan, że zmieni nasze życie. A w jaki sposób zmieni nasze życie? Będziemy rzadziej podróżować, bo to będzie droższe, mniej dostępne, mniej egalitarne. Jak to życie się będzie zmieniało? To jest bardzo ciekawy wątek. Ja myślę, że mamy do czynienia z nową propozycją polityki klimatycznej, która nie jest a priori połączona z pomysłem na redukcję. To jest to, co ten pomysł się narodził gdzieś tam w 2006 roku, ale z propozycją pani przewodniczącej von der Leyen, propozycją neutralności klimatycznej, myślę, że to jest propozycja całkowitej zmiany cywilizacji. I nie sądzę, żebyśmy mieli podróżować mniej. Ja na przykład nie chciałbym takiej naszej przyszłości, żebyśmy podróżowali mniej. Ale nie wiem, dlaczego musimy na przykład w Europie podróżować samolotami pomiędzy stolicami do Berlina, Brukseli, Paryża, a nie moglibyśmy na przykład tego samego zrobić szybkim pociągiem, który jedzie 500, 600, 700 km na godzinę. Czyli zmieniamy technologię, ale to nie znaczy, że mamy zmienić przyzwyczajenia w tym sensie, że nasze życie ma być w jakiś sposób obcięte czy odchudzone od rzeczy, które lubimy. Oprócz Forum Wizja Rozwoju po raz czwarty, po raz pierwszy 3W zorganizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli woda, wodór, węgiel. I chciałem pana zapytać o motoryzację. Dla mnie samochód jest elementem, nie może podstawowym, ale jednym z elementów takich fundamentalnych wolności jednostki. Chcę samochodów, ale chcę samochodów nieprodukujących emisji zanieczyszczeń. Pan promuje elektryczne, ale bateryjne. A dlaczego nie elektryczne, wodorowe? Ja szefuję fundacji, która się rzeczywiście nazywa Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych. Pojazdy elektryczne to są i pojazdy, które magazynują energię w baterii, ale te, które magazynują energię w wodorze, również mają silnik elektryczny i są par excellence samochodami elektrycznymi. Więc to nie jest tak, że... Nie ma opozycji? Znaczy, myślę, że jest zakład technologiczny i jest zakład też między tym, która z technologii wygra, która się bardziej opłaca i gdzie wodór będzie miał lepsze zastosowanie. I w moim przekonaniu, i zresztą to pokazują też analizy, że wodór w transporcie osobowym prawdopodobnie będzie za drogi,
w stosunku do napędów bateryjnych, dlatego że jeżeli mówimy o wodorze w napędzie samochodów, to nie ma sensu mówić o innym wodorze, jeżeli nie zielonym. Jeżeli w takim razie jest to wodór, który jest produkowany przez energię odnawialnej, a możemy tą energię odnawialną bezpośrednio załadować do samochodu albo przepuścić przez elektrolizer, to ta druga formuła powoduje stratę efektywności rzędu 30%. Otóż tym samym samochód na baterię ładowaną z panelu słonecznego bezpośrednio przejedzie 30% więcej albo 30% taniej. Nie wyobrażam sobie takich nadmiarowych mocy w energii odnawialnej, żebyśmy mieli za dużo wystarczająco taniego wodoru. Ale ci, którzy mają wątpliwości co do samochodów elektrycznych, mówią, ale lit jest bardzo drogi, szkodliwy w wydobyciu, jest go niewiele. No, co prawda, w ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o przełomowej technologii sodowo-jonowej. Sodu jest o wiele więcej, więc być może byłoby łatwiej. Ale no, właśnie są tacy, którzy mówią, że po prostu tego litu jest za mało, żeby robić samochody elektryczne na szerszą skalę. No i one dzisiaj są okropnie drogie. One są dzisiaj okropnie drogie, to się absolutnie zgadzam. One są daleko za drogie w stosunku do tego, jak powinny kosztować. I one będą tańsze od zwykłych samochodów spalinowych dzisiaj. To będzie samochód znacznie bardziej demokratycznym przedmiotem niż samochód dzisiaj, w moim przekonaniu. Co do śladu środowiskowego produkcji baterii dzisiaj, to jest prawda, ale się uczymy i nowa dyrektywa bateryjna nakazuje 90%, a w perspektywie również 100% recykling baterii przez... A to zmieni ekonomikę na korzyść. Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Sponsorem relacji z Forum Wizja Rozwoju w Gdyni był Bank Gospodarstwa Krajowego.